Wszystkim znana rzeszowska podziemna trasa turystyczna zmieniła się nie do poznania. Rzeszowskie piwnice interaktywną instytucją kultury. Państwo, muszę przyznać, że jestem szczególnie wzruszony i jest to wyjątkowa chwila w historii naszego miasta, że mogę wraz z dotychczasowymi prezydentami naszego pięknego miasta powitać Państwa w dniu wyjątkowym, kolejnym wyjątkowym dniu w historii naszego miasta. Szanowni Państwo, historia tego miejsca, historia trasy podziemnej, jej rozbudowy, jej upiększania, jej unowocześniania w pewien symboliczny sposób odzwierciedla w ogóle historię rozwoju i unowocześnienia naszego miasta. Jestem zatem szczególnie zaszczycony, że mogę tę uroczystość rozpoczynać z Panami Prezydentami, którzy włożyli swój wielki wkład zarówno w rozwój miasta Rzeszowa, jak i w rozwój tego miejsca, które dzisiaj po raz kolejny uruchamiamy w nowej odsłonie. Rzeszów jest w ciągłym rozwoju i dowodem tego jest również rozwój tejże trasy. Ja wspominam spotkanie z panią Marią, żoną Lecha Kaczyńskiego, kiedy tu żeśmy chodzili po tych piwnicach, to umawialiśmy się na kolejne spotkanie. Niestety nieszczęście, które spotkało Polskę, spotkało pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, panią Marię, spowodowało, że to spotkanie nie mogło być do skutku. Ale było pełne wsparcie rozbudowy tej trasy i wspomnę, że początkowo budową trasy zajmowała się firma, która nazywa się MZBM. Projekt został podjęty przede wszystkim dlatego, że miasta o bogatej historii, sięgające czasów średniowiecznych swymi korzeniami, mają piwnice wykorzystywane przez kupców kiedyś do przechowywania towarów. Rzeszów jako miasto o tak bogatych tradycjach też takim zasobem korytarzy piwnicznych dysponował i cieszę się, że była ta inicjatywa, aby przeznaczyć te istniejące korytarze piwniczne właśnie na instytucje kultury, które w sposób bardzo nowoczesny podają historię, ale także budują właśnie atrakcyjność regionu. Rzeszów już dziś pełni rolę biznesowej stolicy naszego kraju, możemy to z dumą powiedzieć, a dzięki tym wspaniałym piwnicom będzie można stwierdzić, że to zawsze było, drodzy Państwo, otóż handel, gospodarka kwitły w naszym mieście i wszyscy ludzie, mieszkańcy, ludzie kultury, sztuki, uczniowie będą czerpać od tej pory inspirację. 667 lat Rzeszowa patrzy na nas z tych piwnic i dziś będziemy odkrywać nową, kolejną, piękną kartę historii naszego miasta. Rzeszów jest już stolicą biznesu współczesnego, a przekonamy się dzięki tej wspaniałej wizycie multimedialnej w przeszłość, że tak było od zawsze, od początków istnienia naszego miasta. 29 grudnia 2021 roku prezydent Rzeszowa Konrad Fiołek wraz z zaproszonymi gośćmi oficjalnie podsumował projekt Rzeszowskie Piwnice interaktywną instytucją kultury. Już od 3 stycznia 2022 roku mieszkańcy Rzeszowa i turyści będą mogli poznać sekrety historii Rzeszowa w multimedialnej formie. Na zwiedzających czeka mnóstwo atrakcji. Rzeszowskie Piwnice interaktywną instytucją kultury to projekt zgodny z najnowszymi trendami w muzealnictwie, polegający na interdyscyplinarnym sposobie przedstawiania zbiorów.